Dziewięć par z terenu gminy Stąporków w poniedziałek zostało odznaczonych medalami za długoletnie pożycie małżeńskie. Skromna uroczystość odbyła się w nowej sali kinowo-teatralnej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Stąporkowie. Medale od prezydenta RP Andrzeja Dudy, a także kwiaty i listy gratulacyjne przy zachowaniu obostrzeń sanitarnych wręczały kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Stąporkowie Dorota Nowak oraz burmistrz tej gminy Dorota Łukomska. Dziękuję w imieniu mieszkańców gminy za to piękne świadectwo tej wiary i wspólnego bycia pomimo wszystko, bo nie zawsze jest dobrze i to wszyscy o tym wiemy, a wy państwo pokazujecie, że po tylu latach można wspólnie spędzić razem jeszcze czas. Dlatego życzę wam na kolejne lata przede wszystkim dobrego zdrowia, łask Bożych i czego sobie tylko zamarzycie dla was i waszych bliskich. Wszystkiego dobrego. Jesteście naszym wzorem. Życzenia parom przekazała także dyrektor jednostki kultury Katarzyna Sorn. Wśród świętujących 50 lat lub więcej w małżeństwie w tym roku znaleźli się Henryka i Władysław Kusztalowie ze Stąporkowa, Czesława i Stanisław Stępniowie z Niekłania Małego, Władysława i Tadeusz z Grzebnicy ze Stąporkowa, Celina i Leszek Kołodziejowie ze Świerczowa, Halina i Kazimierz Garbaczowie ze Smarkowa, Stanisława i Stefan Lisowscy ze Stąporkowa, Zofia i Zbigniew Nowakowie z Koziej Woli, Barbara i Zygmunt Nowikowie z Wąża, Wiesława i Marian Domagałowie z Niekłania Wielkiego. Ta ostatnia para podzieliła się z nami swoją receptą na wieloletnie szczęśliwe małżeństwo. Jak to jest? Jak to zrobić, żeby przeżyć te 50 lat razem? Jaką receptę dalibyście młodym parom? Recepta, proszę pana, jest jedna. Trzeba się kochać, po prostu szanować, przede wszystkim szanować. Są różne, są kłody i nie, prawda, są różne rzeczy. Ale jeżeli się jest w zaufaniu w tym, to naprawdę można wytrwać. I cieszę się, jesteśmy naprawdę, nigdy, mało kiedy tam można powiedzieć, że byliśmy skłóceni. No i tak idziemy do końca. Dokąd? Nie wiemy. Ja przynajmniej małżeńskich dni było bardzo mało. Cichych dni. Nie małżeńskich. Cichych dni było po prostu bardzo mało. No i tak mamy dzieci, mamy trójkę, mamy wnuczki, wnuczków mamy czworo. Jeden syn mieszka w Italii, no i tak jakoś to ciągniemy pomału. Razem, bo jak się nie jest, to jest ciężko jedno bez drugiego. Krótką uroczystość występem artystycznym wzbogacił instruktor ze Stąporkowskiego Domu Kultury Sebastian Moczarski. Zaprezentował on specjalnie stworzoną na tę okoliczność piosenkę. Zawsze